Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię czołówki światowej, którą reprezentują zawodnicy tacy jak Levon Aronian, 2802 ranking w tamtym czasie, w tamtym roku, Viswanathan Anand, pięciokrotny mistrz świata, 2772. Partia była rozegrana w holenderskim Wijk aan Zee, piekielnie silny turniej i panowie popisali się tutaj nie lada partią, a mianowicie była to partia jednego bohatera. Zaraz zobaczymy kogo. I moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Aronian rozpoczął ruchem D4, często ten ruch zagrywa, jego chyba koronny ruch, ale E4 też się u niego spotyka. Mianowicie tutaj nastąpiło D5 ze strony Ananda, posunięcie C4, no i C6. C6, czyli szykuje nam się tutaj obrona słowiańska, skoczek na F3. Ze strony Aroniana, skoczek na F6. Zaznaczę tylko, że bicie tutaj pionka, oczywiście można to zrobić, ale to się wiąże z dużymi komplikacjami. Można po prostu sobie wybrać inną drogę rozwoju czarnymi. Można tego pionka trzymać tutaj długo. To też jest dobry sposób na bardzo silne centrum i solidną strukturę pionów. Mianowicie poszło skoczek na C3, posunięcie E6. Zauważcie, że właśnie taką strukturę pionków tutaj ustawia Anand. No i teraz jeżeli na przykład Aronian by zagrał ruch goniec G5, no to można przejść na przykład do systemu takiego Botwinnika, wybić tutaj na C4, E4, bronić pionka, E5, H6 i tam się dzieją cuda, niewidy, bardzo ostre pozycje. Polecam książkę Aleksieja Szirowa, Ogień na szachownicy. Tam te partie takie właśnie w systemie Botwinnika omawia. Bardzo ostre, bardzo skomplikowane, ciekawe dla oka i dla, myślę, że naszych myśli, naszego mózgu. No, w sensie chodzi mi o to, żebyśmy myśleli w sposób taktyczny. Często to nas przede wszystkim rozwija. Dobrze, dosyć Krzysztof, jedziemy dalej. Posunięcie E3 zagrał Aronian. No i w tym momencie skoczek D7, naturalna sprawa. Goniec na D3. No i widzimy, jeżeli tutaj goniec wyszedł sobie na D3 lub na E2 by wyszedł, no to jest teraz dobra okazja na to, żeby zbić na C4. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim białe tracą tempo tym gońcem, ale to nie jest tak do końca, że to jest błąd. Absolutnie, po prostu taki jest też wariant, tak się również grywa. To też wymusza bicie na C4, ale za to białe tutaj uzyskują centrum. No ale czarne mają też opcję, oczywiście grają na skrzydle, posunięcie B5, goniec na D3 powrócił i teraz aktywny ruch goniec D6. No i widzimy, że czarnymi tutaj mamy taką grę, szybko wyprowadzamy figury przede wszystkim, ale biały też jest w porządku. Tutaj można byłoby też próbować grać E4 w tym momencie, ale zawsze jest odpowiedź taka E5, więc czarne są w stanie walczyć o te centrum bardzo dobrze. Nastąpiła roszada ze strony Aroniana, roszada ze strony Ananda i hetman C2. Standardowy ruch, który wzmacnia atak na polu H7. Anand zagrał goniec B7. Bardzo dobrze, wszystkie figury zostały wyprowadzone, u białych jeszcze nie, ale to nie znaczy, że białe mają gorzej, to jest całkiem normalna, całkiem grywalna pozycja. Posunięcie A3, no też ruch naturalny, nie pozwala tutaj za bardzo zagrać B4 i wieża C8 zagrywa Anand. Anand jest takim zawodnikiem, który lubi grać ostre pozycje, potrafi je grać, świetnie liczy warianty, ale przede wszystkim on pamięta, żeby wychodzić figurami, no bo standardowe zagranie to by na przykład było A6 i posunięcie C5, bardzo standardowe, wieża C8, postanawia grać ostrzej. Te A6 prawdopodobnie w partii nie zostanie zagrane i to czarnemu da przede wszystkim kolejne posunięcia tempo, przede wszystkim tempa i jedziemy dalej. Skoczek G5. Moi drodzy, no dziwne na pozór posunięcie, dlatego że... No ten ruch przede wszystkim atakuje tutaj na H7 i teraz tak, jest tutaj pewien taki strzał, komputer ocenia to jako troszeczkę lepsza dla białych, ja w to bardzo mocno nie wnikałem, ale myślę, że zagrałbym takie posunięcie z miejsca, mianowicie zbiłbym na H2 pionka. Jeżeli król by odbił, zagrałbym skoczkiem na G4, król by odszedł na przykład na G3 i bym zbił skoczka na G5. Co by się tam dalej działo? to myślę, że f3 i tam białe zyskują w ten sposób silne centrum, bo ten f3 i e4 pionek daje możliwość, żeby goniąc tutaj wstępem atakował tego hetmana na końcu. Ja myślę, że białe były na to mocno przygotowane. Dziwny ruch, trzeba by było to wykorzystać, ale Anand miał inne zamiary, mianowicie gdy skoczek zaatakował tutaj pionka, to też większość z nas by tym pionkiem poruszyła od razu. Nie Anand. Anand zagrał c5. Zasada też jest czasem taka, że jak nas atakują na skrzydle, to my odpowiadamy na drugim skrzydle lub w centrum. Bardzo ciekawe posunięcie, ale też trudne. Taki ruch myślę, że jest potężnym przygotowaniem ze strony Ananda, dlatego że grozi wzięcie na h7. Trzeba się z tym liczyć i dużo liczyć wariantów. Przede wszystkim grozi też na przykład wzięcie tutaj pionka na b5. Także też wspominałem o tym, że nie ma a6 i ten pionek jest tutaj atakowany, ale też nie ma czasu, żeby zrobić to wszystko naraz białymi. Aronian zdecydował się tutaj na bicie na h7. Bardzo dobrym wbiciem było bicie gońcem i trzeba byłoby odejść królem i zagrać f4 i pozycja białych wydaje się całkiem sensowna. Tak oceniając szybko, oczywiście tam ruchów jest cała masa, to nie wiem co Anand miał przygotowane, ale postanowił tutaj wybić tego pionka na h7. W tym momencie no, nie możemy tak za bardzo ustępować tutaj białym i grać pod ich dyktando, tylko spróbujemy zaatakować w sposób podobny i atakujemy na h2 tutaj dwoma figurami. Jak zagrać białym kolorem? Od razu powiem, że tutaj białe w tym momencie mają dobrą pozycję mimo wszystko. Zauważcie, że jeżeli tutaj zbijemy również wieżę, no to mamy tutaj szacha na h2, król h1, hetman wchodzi na h4 i mat jest nieunikniony. Goniec g3 i tam dajemy mata hetmanem na końcu. f4 zostało zagrane, no i Anand jak gdyby nigdy nic, nie wchodzi hetmanem na h4, nie atakuje, bo dostałby ruch g3 i tutaj też jest obrona, więc myślę, że dosyć obrona szybka, więc hetman h4 jeszcze nie przechodzi, ale wybił w centrum w pionka, otwierając przede wszystkim wieżę, uaktywniając ją. Pionek odbił, no i teraz Anand popisał się nieprawdopodobnym ruchem. No jestem po prostu w szoku, jak można wykonać takie posunięcie. Łapię się za głowę po raz kolejny. Moi drodzy, jak grać tą pozycję? Anand zagrał ruch jak najbardziej przygotowany w domu. Uwaga, wisi mu wieża, no to odchodzi wieżą? Nie, absolutnie nie Anand. Goniec c5. O co tutaj chodzi? Goniec jest podstawiony pod pionka. Niebywała sprawa. Przede wszystkim goniec zagrał sobie na c5, żeby zbić na d4 pionka z szachem. No taki jest plan. No ale co by było, jakby ten pionek tego gońca zbił? Zaskoczę was, w partii pionek nie zbił tego gońca. Działyby się tutaj złe rzeczy dla białych. Mianowicie skoczek wybiłby na c5 po prostu pionka i widzimy dwie groźby, znaczy tak, groźba hetman d4 z szachem, druga groźba jest taka, wybicie na d3 skoczkiem, nie hetmanem, bo hetmanów czarnymi nie możemy wymienić, gdy atakujemy. I tutaj jeżeli białe by się pokusiły na wieżę, co się oczywiście też trochę narzuca, no bo jak mówią, jak cierpieć to za coś, czyli za figury, czyli jak ktoś nas atakuje, no to chociaż zdobądźmy jakiś materiał, żeby spróbować się wybronić i po prostu wygrać tym materiałem. Hetman d4 mogłoby nastąpić. Król h1. Takie wtrącone ruchy są zawsze silne, zawsze mocne. I w tym momencie skoczek mógłby wybić gońca. I widzimy, że czarne odzyskały nieco materiału, ale nadal na szachownicy jest wieża mniej. Nie szkodzi, gdyż grozi tutaj bardzo niebezpieczny strzał na f2. Mogłoby nastąpić na przykład h3, żeby tego skoczka oczywiście odpędzić, ale możemy dać tutaj szacha skoczkiem na f2. No wieża musi wybić, bo jeżeli odejdzie tutaj król, no to robi się po prostu masakra. Skoczek z e3, ja to może przestawię, król g2, skoczek e3 i na przykład jak król h1 to dajemy pięknego mata. Straty materialne są ogromne, więc po tym ruchu trzeba wybić. Tutaj skoczek wybiłby na f2, Król mógłby zagrać na H2, moi drodzy. No i teraz powiem w ten sposób. Praktycznym ruchem jest teraz wybicie po prostu skoczka i granie tej pozycji na równym materiale, ale widzimy, że czarne są bardziej rozwinięte figurowo. Te figury są aktywne i myślę, że tej klasy zawodnik jak Anand spokojnie by zamienił tą pozycję na punkt. No ale też można byłoby zagrać skoczek D3, co jest ruchem trudniejszym, polecanym przez komputer. Ja bym w życiu takiego ruchu teraz nie zagrał, gdyż wolałbym zbić tego skoczka po prostu na F8. Myślę, że każdy z nas by wybił skoczka i sprawa byłaby dosyć prosta. No dosyć prosta na tym przede wszystkim poziomie. Moi drodzy, tak nie poszło w partii. Pogoniec C5, goniec zagrał na E2 z myślą wybicia tego skoczka, który stoi tutaj bardzo paskudnie dla białych. Bardzo paskudnie. No i trzeba jakoś reagować. Anand popisuje się znowu kolejnym rewelacyjnym ruchem. Ja myślę, że jak tutaj Aronian grał tą partię z Anandem i widział odpowiedzi swojego przeciwnika, to po prostu nie wiedział, co się dzieje i po prostu był w totalnym szoku. Ja też bym był, moi drodzy. Zobaczcie, wisi tutaj goniec, wisi tutaj wieża. No fakt, że mamy silnego skoczka, który też oczywiście wisi na G4 i jedyna taka też aktywna, znaczy nie jedyna, ale aktywna figura goniec, który nie wisi oczywiście, nie jest podbiciem, o to mam na myśli. No i Anand znowu zagrywa ruch nie z tej ziemi, to jest po prostu kosmos, co tutaj się wyrabia, moi drodzy. Mianowicie skoczek z D. Zobaczcie, ten skoczek się porusza, gdyż mimo, że są trzy figury podbiciem i porusza się podbicie kolejne. Są cztery figury podbiciem. No w zasadzie trzy, bo tutaj już ten skoczek jest teraz broniony. No i teraz w ogóle o co tutaj chodzi, moi drodzy? Skoczek E5, no jest niebywała sprawa. Jeżeli pionek wybiłby tutaj na E5, no to mamy fajny ruch. Generalnie chodzi o to, że tutaj te wybicie daje możliwość wybicia hetmanem na D4. Z opcją mata, bo jeżeli by było właśnie bicie, no to hetmanem bijemy na D4 i zauważcie, jak tu można wygrać dalej tą partię. Zadanie dla Was, król H1 i się zastanówmy, jak wygrać teraz czarnymi. Pewnie większość z Was wie. Hetman G1. Mat Beniowskiego się kłania, moi drodzy, skoczek na F2. Dziękuję, dobranoc. No tak w partii nie poszło. Po tym ruchu goniec postanowił wybić skoczka. No i mamy bardzo dobry ruch, oczywiście wtrącony, jak to zwykle w naszych partiach bywa. Mianowicie goniec bije na D4, król H1 i skoczek wybija tutaj na G4. Zauważcie te gońce. Świetnie przecinają diagonale, skoczek w grze i hetman H4. Czy czegoś ta pozycja Wam, moi drodzy, nie przypomina? Czy jakiejś partii Wam to nie przypomina? Mi to przypomina partię Rubinsteina, nieśmiertelną partię Rubinsteina z Rotlewim, który tutaj czarnymi w ten sposób, podobny sposób właśnie grał. Białe zbiły na F8. No bardzo sprytne posunięcie, znaczy tak, normalny ruch oczywiście, ale sprytne dlatego, że grozi przede wszystkim zagranie na H7, na H8 i wymiana hetmanów, która byłaby zbawienna dla białych przede wszystkim, gdyż białe mają jakoś więcej. Tutaj, jeżeli zagramy hetmanem na H4 i damy mata, znaczy nie damy, bo jest odpowiedź właśnie hetman H7, no i wybić to trzeba. I ta pozycja, moi drodzy, jest no, lepsza trochę białych, bo białe mają po prostu więcej materiału. Jest to jakość więcej, która wystarczyłaby prawdopodobnie do zwycięstwa. Chociaż tu i tak po ruchu H3 skoczek F2 wchodzi. Dosyć niebezpiecznie to wygląda nadal, ale białe już mają, że tak powiem w cudzysłowie, luzik. W tym momencie, gdy skoczek zbił na F8, Anand popisuje się po raz kolejny fantastycznym ruchem i jest to posunięcie, moi drodzy. A zatrzymajcie sobie materiał, poszukajcie. Mianowicie, uwaga, uwaga, jest to ruch F5. Ruch niebywałej siły, taki niby normalny. Zobaczcie, że skoczek ma znowu opcję wybicia na E6 z widełkami, ale to Anandowi nie przeszkadza, ponieważ wchodzi hetman, na H4 z opcją mata. A to posunięcie oczywiście zasłania hetmana. No i w tym momencie w partii nastąpiło skoczek G6. Sprytnie zagrał skoczek, nie pozwala wejść hetmanowi na H4. Czy to przeszkadza Anandowi w ataku dalszym na króla? Zobaczcie, że wszystkie figury są piekielnie aktywne. Nawet hetman, który już wchodzi do gry, hetman F6. Te wszystkie figury grają. Białe mają ogromne problemy, gdyż związania za związaniem i ciężko się gra po prostu taką pozycję. H3. Ze strony białych, no nie pozostaje nic innego, moi drodzy, jak zbić skoczka. Zauważcie, że jak będzie bicie skoczka, to dajemy mata, na przykład na H6. No więc tutaj jest pięknie. Hetman zagrał na E2. Hetman zagrał, moi drodzy, na H5. Cudowne posunięcie. Zobaczcie, że po raz kolejny Anand oddaje tutaj pionka i to z szachem nawet, ale to się nic z tym złego nie dzieje, dlatego że król odchodzi i dalej jest groźba bicia na H3 z matem. Więc sobie Anand, przepraszam, Aronian sobie darował to i zagrał hetmanem na D3 z opcją obrony. No ale teraz zostaje zagrany ruch, po którym się białe poddały. I spróbujmy zagrać to posunięcie, piękne posunięcie, mianowicie, uwaga, goniec na E3. Goniec E3 przede wszystkim przesłania tutaj hetmana. Po raz kolejny te figury są podstawiane, ale za cenę właśnie dania mata w następnym ruchu. Mogłoby nastąpić na przykład no, skoczek D5, które też wiele nie zmienia. Goniec by wybił na D5 i to samo. To jest tylko przedłużenie agonii. Grozi po prostu bicie. Jeżeli na przykład wieża na F3, no to można by po prostu zbić tutaj na F3. No koniec partii tak naprawdę. Nic tu się już nie wydarzy. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę. Taka pozycja końcowa partii. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się na kolejnych materiałach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!